Czołem ludziska, z tej strony Staczek, a przed wami Pokémon Heart Gold, czyli Złote Serce, po raz kolejny, ponieważ przekroczyliśmy 30 500 widzów. A więc lecimy dalej z poksami. Jak widzicie, właśnie udało mi się złapać farfetchdy, które tutaj sobie latały. Tak jak mówiłem, zrobiłem to poza nagrywaniem, no bo to latanie za farfetchdami jest mało jakby pasjonujące. Ale przyleciał jakiś gość, który mówi, że bez nich nie mogliśmy ścinać drzew na węgiel, dzięki dzieciaku. Jakby ci to podziękować? Wiem, proszę, weź to, otrzymujesz Hyper Machine 01 i teraz mogę ścinać drzewka. Proszę bardzo. Cięcie, naucz tego ruchu Pokemona, będzie mógł ścinać małe drzewka. Oczywiście, żeby go używać, będziesz potrzebował odznaki w sali w Azalei. Tak się składa, że akurat ją mam. Chciałbyś może szkolić się ze mną na węglarza? 10 lat byłbyś mistrzem. No lecę po prostu. O niczym innym nie marzyłem. Tylko być węglarzem. O, jeden się nazywa Far, drugi się nazywa Fetched. Tylko i tak mówi kła, tak czy siak. Dobra, i tutaj będziemy mieli chyba, z tego co pamiętam, walkę z takim Pokemonem, który się chyba nazywa Sudowoodo albo coś w tym stylu. No więc właśnie, Sudowoodo. Na pewno będzie trzeba zapisać sobie grę tutaj. Ale to za chwilę. Ja chciałem w ogóle zrobić. Sprawdźcie, jaki ja mam poksyk. Jest Greggo na początku. No właśnie, Greggo spoko. Tylko kto mógłby w takim wypadku... Boże, level pierwszy. Kto mógłby w takim wypadku nauczyć się ścięcia? Ścięcia? Cięcia. Łupacz kamieni. Już masz jedną taką rzecz. On jeszcze tu nic nie ma, czyli... No, być może Marwo będzie potrafił. Czyli Rattata. Zaraz zobaczymy. Czyli co? Mamy Hyper Machine do wzięcia. No to... O Jezu, Antony do mnie dzwoni. Czego, Antony, chcesz? Siemano, tutaj Antony, co tam słychać? Pewnego dnia patrzyłem, jak mój macho pije swoje legody. Czy ludzie powinni jeść coś takiego? Bardzo mi smakowało. Dobra, trzym się, nara. Antony się podzielił ze mną, że zjadł jagodę, którą powinien jeść. Tylko i wyłącznie jego macho. Po prostu... Ujęła mi twoja historia, dzwoń do drzyzgi, chłopie. Dobra, w każdym razie, co ja robię? Nie mam pojęcia, w każdym razie nie robię to, co powinienem robić. Powinienem wejść do torby. Wejść do torby, całkowicie, wejść po prostu do torby, po prostu schować się tam w środku, jak Pokémon do Pokébola. Szukam czegoś fajnego, czyli szukam, gdzie są te wszystkie ciosy. Tu są ciosy, o jest, cięcie. Tak, użyj cięcia. Siła 50, celność 95. Jak widzicie, kategoria fizyczna. O, ostatnio się pomyliłem tam, jeśli chodzi o czytanie też tych wszystkich symboli, ale to jest kategoria fizyczna, typ norma. Ja po prostu tam czytałem co innego niż powinienem, z tego co pamiętam. Tak, chcemy nauczyć kogoś cięcia. Okej, świetnie, czyli no, model nawet może nauczyć się cięcia. Jestem ciekaw, od czego to zależy. W każdym wypadku, no dobra, w takim wypadku rzeczywiście nauczysz się cięcia. Masz już dwie rzeczy, które tutaj, jak widzicie, ma mój Rattata zwany Marwo. No i dobra. No i teraz trzeba będzie zrobić potyczkę z tym oto drzewkiem. Także próbujmy. Wygląda na to, że to drzewo da się ściąć. Czy chcesz to zrobić? Tak. Marwo używa cięcia. Zobaczmy. Drzewo zostało po prostu ścięte? To dziwne. Spodziewałbym się, że... Kaplica lasu Ilex. Hołd dla protektora lasu. Że miałem walczyć z Sudowoodo tutaj. Nie ma tu żadnego Sudowoodo? To dziwne. Naprawdę bardzo dziwne. Caterpie poziom 6. Dobra, no to szybko sobie poradzimy z tym. Mam nadzieję, że jeszcze Greggo dostanie, proszę bardzo, jak widzicie, dodatkowe punkty. Świadczenie powinien mieć 20 poziom, tak jest. No jest przekokszony teraz, już 20 poziom to już naprawdę jest taki dość mocny lead. No bardzo zbalansowany Pokémon, z tego co widzicie. No dobra. Czyli co? No ale pamiętam, że kurczę, pierwszy ciach tutaj w Goldzie był walką z Sudowoodo. Tutaj coś innego się dzieje. Parada Daltenerów. Las Ilex jest tak zarośnięty drzewami, że wcale nie widać w nim nieba. Proszę uważać na przedmioty, które być może zostały tu upuszczone. Chińcik, tu będzie można pływać. O, widzicie tutaj, o, tutaj są jakieś przedmioty. Może tutaj coś będzie w rogu. Ha! X-atak znalazłem. Super! Dobra. Do walki. Ale dalej jestem ciekawy, czemu nie mogłem walczyć z Sudowoodo. Też coś znalazłem, antidotum, bardzo dobrze. Aha, tutaj nie jest sekret, to po prostu będzie skrót, jak nauczymy się pływać. Ale do pływania to jeszcze trochę. O! Jakiś grób ciosy tu stoi. Może tu coś jest? Nie! Na razie coś mnie atakuje. Co mnie atakuje? Caterpie, błagam, Caterpie. Proszę bardzo, tak się rozprawiam z Caterpie na speedzie. A, nie sprawdziłem, co to jest. Nic tu nie ma. Może tu? Wow, super mikstura, bardzo ładnie.
superancko. O, proszę bardzo, jakaś dziwna postać tam stoi. Kto tu będzie? Kater. Stop. A widzicie, ja już szybko rozwiązuję tę sprawę. Co się będę zastanawiał? Jakoś tak nie do końca równo do mnie przyszła. Dziewczyna w kimono zagubiona i całkiem sama. Biedna dziewczyna samotna w ciemnym lesie Ilex. Co? Pamiętasz mnie z Violet City? Coś ci się przywidziało. Pomożesz mi wydostać się z tego lasu? Oczywiście. A zrobisz to? A czy też nie zgubiłeś się w tym lesie? Skąd wiesz, jak się stąd wydostać? Okej, czyżby Pokémon wiedział, jak się wydostać? Pokażesz mi drogę z tego lasu? Ale z ciebie mądry Pokémon. Do zobaczenia. Okej, rzeczywiście, ją widzieliśmy wcześniej. Proszę bardzo. Normalnie Greg, jaki mądry? Eter! Znalazłem coś takiego jak Eter. Eter chyba zwiększał liczbę PP danego ciosu? Nie pamiętam, bo to polska nazwa jest, kurde. Tutaj gdzieś Eter? Gdzie jest ten Eter? Tu jest Eter. Co to robi? Przywraca PP... A, przywraca! A, nie. Zwiększa liczbę, tylko przywraca. Mocno spoko. Dobra, doszliśmy tutaj do grupcia. Zmieniam, jak widzicie, jeszcze po drodze Poxa. Co on robi? Bije głową w drzewo? Ogięło go? Chłopie, co robię? Trzęsę drzewami przy użyciu tarana. To strasznie fajne. Proszę, spróbuj tego ze swoimi Pokemonami, okej? Okay. Którego Pokemona mam tego nauczyć? Taran. Aha, to było coś rzeczywiście ze strząsaniem czegoś z drzew. Czy on może się nauczyć tego? Marvo chce poznać ruch taran. Zna już 4 ruchy. Tak. No dobra, zobaczmy. Co my tu mamy? Okej, okay, tutaj jest taran. Tutaj... Siła 70, celność 100. Użytkownik atakuje wroga głową, może prowadzić do zachwiania, uderzaj w drzewa, by znaleźć Pokemony. Można było, żeby się coś takiego robić. Upacz kamieni, merdanie ogonem. No ale właśnie, to jest całkiem dobry ruch. Całkiem mocny. Może by nauczyć go któregoś Poxa, którego obecnie mamy. Może ktoś powinien mieć taki atak, ale no w sumie... Dobra, wiecie co? Może ja tutaj przyjdę? Tak. Uważaj na głowę, dobra. Co robię? Okej, okay. Patrz, sprawdzam tylko, czy rzeczywiście można coś takiego robić. Okej. Okay. No właśnie, może uda nam się kiedyś znaleźć jakiegoś Poxa, który fajnie byłoby, żeby nauczył się tego ruchu. Kogoś, kto rzeczywiście ma dużo do ataku. No, wydaje mi się, że ptak nie będzie może wszystkie potrafił się tego nauczyć. Lamodel byłby całkiem spoko, może. Bo to trzeba by sprawdzić, czy jego statystyki się sprawdzają, czy... Gdzie są jego statystyki tutaj? Tutaj są ruchy. Atak, obrona. No, w sumie ma całkiem wysoko, jeśli chodzi o atak. Zobaczcie, więc może on mógłby się na przykład nauczyć. Gdzieś tutaj. Straszna twarz, wodna broń, ugryzienie i drapanie. No, na przykład zamiast strasznej twarzy. Mógłby. A straszna twarz co robiła? Zmniejszała statystykę szybkości. Ostro zmniejsza szybkość. Czyli mógłby rzeczywiście zamiast na przykład drapania wziąć sobie ten mocny cios. Siła 40, miałby teraz siłę tam do zachwiania, czyli jest szansa, że jak ciśnie, to potem może się trochę zachwiać i już nie mieć ruchu, tak? Jest taka szansa. Wydaje mi się, że tak to wygląda. No nie wiem. Wydaje mi się, że całkiem byłoby niegłupie nauczyć Lamodela czegoś takiego. A zróbmy to. No dobra, czyli zamiast drapania, proszę bardzo, uczymy go teraz uderzenia głową. I teraz pytanie, czy ja zawsze mogę każdemu Pokemonowi dać ten ruch? Okej. Okay. Poznaliśmy ruch taran. Bardzo dobrze. Twój Lamodel wygląda silniejszego. Czy mogę jeszcze? A, zobaczcie. Aha. Czyli mogę każdego Poxa nawet nauczyć tego ruchu. Spoko. Dobra, to ciekawe. Czy chcesz użyć tarana? Tak. Czyli co, teraz mogę podejść do... Serio? I w ten sposób pewnie mogę zrzucać poksy z drzew. No okej, okay. Dobra. Coś takiego faktycznie było. Już tak ledwo pamiętam, ale rzeczywiście był taki manewr. No to lecimy dalej eksplorować po tej stronie. No jest wyjście z lasu, proszę bardzo. No jak ona się zgubiła, skoro przy tym wyjściu stała? Dobra. To co, walniemy z tarana? Jeps! Nie ma szans przeżyć takie uderzenie. Proszę bardzo. 45 punktów. Bardzo ładnie. Lecimy dalej. Zobaczymy, co jest po tej stronie. Okej. Okay. Tu jest jakaś ziomeczka. Widziałeś tę kapliczkę, w której złożono hołd naszemu obrońcy? Ten obrońca obserwuje las, podróżując w czasie. To pewnie jest Pokémon typu Trawestego. A w ogóle nie wiem, o co chodzi. Powiem szczerze, tej kapliczki kompletnie nie pamiętam.
Och, kochanie, wypełniasz Pokédex, pewnie walczysz ze wszystkimi rodzajami Pokémonów. Użyj może tego TM-a. Proszę bardzo, znaliśmy coś. Ha, warto gadać z ludźmi. Zawiera drwiny. Użyj tego ruchu, a wrogi Pokémon będzie mógł używać przez jakiś czas tylko ruchów, które zadają obrażenia. To ciekawe. Proszę bardzo, Butterfree. Drwina, czyli tylko będzie atakował. No dobra, mamy drogę 34. W ogóle zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Gdzie w ogóle była mapa? Tutaj była mapka, nie? No właśnie, teraz jesteśmy tutaj, tu już odwiedziliśmy te strefy. A, wydaje mi się, że Sudowoodo to może być tutaj, w tym miejscu. Tam, tutaj kurde jest. Tak, on był na jakiejś takiej rzeczywiście rozdrożu, więc prawdopodobnie on jest w tym miejscu. Dobra, okej. Okay. I tak go prędzej czy później dostaniemy, dorwiemy. Mamy kolejną walkę, a raczej pierwszą w tym odcinku walkę z kim? Walkę z trenerem. Dobra, dostaniesz teraz łowa z czterech, ma nieźle. Nastolatek Samuel wybiera Rattata. Serio? Level 7? Naprawdę? Może to tylko taki wyjątek. No dobra, no to jedziemy go. Trzeba go oblać. Wow, użył szybkiego ataku, ale zobaczcie. Zadał mi tak naprawdę jeden damage. No powiem szczerze, nie była to jakaś walka super ekstra. Sandshrew. Nie zmieniamy Sandshrew, ponieważ Sandshrew nie lubi wody. Więc bardzo dobrze się stworzyło, bo akurat mam przy sobie spryskiwacz do roślin na trawie rosnącej, prawda? Dobra, pięknie. Krokusy podlane, Sandshrew oblany, padł jak pies Pluto. Spearow! Oczywiście, na Spearowa też mam kogoś przygotowanego. To żaden problem. Proszę sobie teraz kartki poprzerzucać, bo jak będę łapał Pokémony, to muszę zwracać uwagę na to, jakie imiona tutaj przygotowałem z listy, gdzie mogliście podawać swoje imiona oczywiście. Lista cały czas jest aktywna, jeśli ktoś z was jeszcze nie podał mi swego pomysłu na imię dla Poksa, no to oczywiście, jak zwykle w opisie, możecie znaleźć tę ankietę i wpisać tam swój pomysł. Ja mam tę listę tutaj przed sobą. I będę oczywiście korzystał z tego. No dobra, tu oczywiście nas dzwoneczek leczy. 99 punktów. Jeszcze jeden Spearow. Bardzo dobrze. Proszę bardzo, jeszcze raz elektrowstrząs. Na to przyspieszam, no bo to jest atak super efektywny. Yeah. Proszę bardzo, jeszcze zyskaliśmy trochę życia. 128 pokadolarów. Bardzo dobrze. To będzie chciał z nami się zakumplować? Nie, ale Ralph do nas dzwoni. A ten co znowu chce? Siemano. Co tam słychać? Wczoraj uciekł mi tentakul na oczach mojego dzieciaka. Trochę mi się mnie to zasmuciło, ale po chwili młody podzielił się ze mną swoimi pokebalami. Poprawił mi tym humor. Ty też czasem odezwij się do swojej mamy. Klik. Dobra. No może nie tym razem, powiem szczerze. Jak nie wychodzi ci trening, to trenuj więcej. Ja chcę kiedyś zostać liderem sali. Powodzenia, kurde. Porada dla tenderów. Wieża radiowa w Goldenrod rozdaje karty radiowe. Odpowiedz tam na pytanie i otrzymaj kartę radiową. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie pamiętam czegoś takiego. Okej, tu mamy też duże pola, więc może tu znajdziemy jakiegoś Poksa. O! Drowsy! Lubię Drowsy'ego. Dobra, może uda się go złapać. Drowsy to jest jeden z moich ulubionych Poksów. Ciekawe, jak niego działa mrok, poczekajcie. Poksów psychicznych, tak! Atak mroku jest super efektywny. Ha! Drowsy na jeden cios. Bardzo fajnie. Lubię tego psychola. Bardzo lubię tego psychola. Być może nawet będę zastanawiał się, czy tutaj przypadkiem go nie trenować bardziej. Jesteś może trenerem? Poćwiczmy przez walkę. Proszę bardzo, bardzo chętnie. Jedziemy! Obozowiczka Gina! Wystawia kogo? Hopipa. Po prostu Hopip. Dobra, zobaczmy. On chyba... Zobaczmy, jak dostaniesz Starana, co się stanie. Jeps! To potężny atak był. 70... Tam się... Wskaźnik 70, jeśli chodzi o atak, tak? Więc dość mocno. Dość mocno bije. Kolejny Hopip. Pamiętam, że była jakaś laska gdzieś tutaj, która miała same Hopipy. Dobra, to może zmienimy, proszę bardzo, na Ryjka. Dostaniesz elektrowstrząsem. Jeps. Niezbyt efektywny, czy tak efektywny? Chyba efektywny. Zawsze mnie ten dźwięk mnie trochę myli, bo jest bardzo podobny do dźwięku, który oznacza, wiecie, że to jest super nieefektywny. Bulbasaur. No to teraz muszę zmienić. Bulbasaur, coś ognistego albo wietrznego jest potrzebne, więc to, że Greg go jest bardziej przypakowany, nie przeszkadza mi, żeby go potraktować z wiatru, chciałem być prawie z ognia. Proszę bardzo, dostał z wiatru. Ach, nie mógł tego przeżyć.
super efektywny cios. Do widzenia, dobranoc. Bulba zało przeciwnika padł. 163 punkty doświadczenia obozowiska. Obozowiczka uciekła z obozowiska, bo przegrała, po prostu. O, będzie chciała, proszę bardzo, czyli liderką będzie chciała. Dasz mi swój mój, coś znajdę, to ci coś dam, okej. Okay. To potapoto. Pięknie, mamy kolejny numer do kolejnej laski. Aby do mnie za często nie dzwonili. Tymczasem... kolejny Drauzi. Zobaczcie, poziom 12, czyli lepszy niż ten poziom 10, który wcześniej widzieliśmy. Dobra. A może uda się co? Ostrzeżenie co? Nie mam pojęcia, co tam było napisane. Ostrzeżenie dzikiego czegoś. Nie wiem, co tam było napisane. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz to widzę. Dobra. Wodna broń. Nie chciałbym go ubić, natomiast chciałbym go złapać. Pytanie, czy się uda. Hipnoza, serio, to mnie uśpił. Dobra, to postaram się przejść tę walkę szybko. O nie, krytyczny cios w takim momencie. Sparaliżowałem, tyle obrażeń zadałem, kurczę, chciałem Drauziego złapać. I kucia z tego wyszło. O, Lamodel ewoluował, no, nie ewoluował, zdobył kolejny poziom, bardzo dobrze. Ryjek też do trochę punktów. O, kurde, no chciałem na Drauziego złapać, no. No dobra, no to ale lecimy dalej. Na razie wykończymy wszystkich trenerów tutaj. Potem poświęcę chwilę, żeby tutaj polatać. Może tego Drauziego uda się złapać. Jesteś najlepszy w klasie, jeśli chodzi o Pokémony. No, 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 okej, spoko. Pokaż mi, co potrafisz. Monkey! Monkey! Dobra, Monkey jest fajny. Primeape chyba nazywała się jego przemiana. Dobra, dostanie oczywiście Starana. Padł? Nie, no, ten cios Taran jest naprawdę dobry. Powiem szczerze. 157 punktów, bardzo ładnie. Diglett! Nie chcę zmienić Digletta, bo Diglett jest zimisty? Chyba? Na pewno nie lubi ataku z... Nie lubi ataku właśnie z wody. Ponieważ ziemia nie lubi wody. Tak tutaj jest to zrobione. Jest to dość trochę logiczne. Chociaż w sumie bez wody to ziemia byłaby sucha i ogólnie, więc nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest. No po prostu tak jest, no. Co się będę kłócił? Gdybyś przyniósł się do mojej klasy, zostałbym w niej drugim najlepszym uczniem, nie? Okej. Okay. No dobra, ten też jest ode mnie numer telefonu. Bardzo dobrze, w jednym miejscu dwóch trenerów do walki na późniejszym czasie. Okej, okay, więc spoko, luz. Pocket Geese. Zadzwonię, kiedy będę znowu gotowy do walki. Też możesz do mnie zadzwonić. Oczywiście, że mogę. Tu mamy jeszcze jakiegoś Golesia. Z czterech trenerów w jednym miejscu. Bardzo ładnie. Właśnie odebrałem Pokémona do opiekuna, zobaczmy o ile silniejsze teraz są. No jasne, pewnie, można zostawić, jest tutaj opiekun, który można zostawić Poxa, w zależności jak długo biegasz. Znaczy, prawdopodobnie przyjrza się to tak, że każdy punkt, każda kratka ruchu to jeden punkt doświadczenia przeciwnika. Proszę bardzo, Snubbull! Jest coś takiego, no jakiś zwykły, zwyczajny Pox. Ale widzicie, właśnie mnie w jakiś sposób chyba zmniejszył mój atak. Snubbull przeciwnika zachwiał się, to przeciwnik się zachwiewa? Może to przeciwnik właśnie może być zachwiany, a nie użytkownik, czyli a nie ja. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy to jest... Wow. Tutaj można by świetnie go złapać, no ale to nie jest Pokémon, którego można łapać, tak? W każdym razie wydaje mi się, że ten taran może oznaczać headbutt, ale nie jestem pewny, bo był taki atak. Nazywał się headbutt i rzeczywiście z główki napierdzielał, ale nie wierzę, czy headbutt był aż tak dobry. Być może. Nie wiem. I wiem, że headbutta na pewno... O, Hemerip, świetnie, elektryczny. Na elektrycznego to... I zauważam pewien problem, moi drodzy. Na elektrycznego... To ja mam trochę problem z doborem Pokémona na elektrycznego, bo zobaczcie, Greg go nie lubi elektryki, Lamonel nie lubi elektryki, a Ryjek jest elektryczny, więc trochę średnio. Dobra, w takim wypadku niech będzie. Ryjek versus Merip z drugiej strony. Ten sam gatunek. Okej, okay. No to czyli teraz zauważyłem, że no może być pewien problem, jeśli chodzi o dobór Poxa, jeśli chodzi o elektryczne. O kurde, jeszcze się kurde, żeś sparaliżował. Chłopcze. Krytyczny cios, ale nie jest zbyt efektywny. No dobra, no to rzeczywiście... No, jestem sparaliżowany, nie mogę się ruszyć. Dobra, przeżyję to jakoś. Jeszcze się jakoś wyleczę. Dobra, lecimy na szybko, proszę bardzo. Szybka walka to była, jak widzicie. Bardzo szybka. Ryjek jest paraliżowany, ale może jeszcze go trochę pociśniemy, zanim... Może uda nam się... 832 pokodolary, nieźle. Może uda nam się dobiec do... dobiec do Poké Center, żeby wyleczyć. Dobra, halo?
O, ktoś Staszek, co u ciebie? Kiedy był na zakupa, bardzo przydatnego. Okej, dobra. Znowu dostanę tego od dostawcy, świetnie. Dobrze, mamo. Kupujesz różne rzeczy za moje pieniądze, bardzo spoko. Dobra, to teraz, moi drodzy, ja trochę pochodzę tutaj sobie po tej trawie, po tych trawach. I może uda mi się złapać Drauziego. O, proszę, jest. I znowu poziom 12. 12? 12, dobra, Lamodyl. Nie spitol tego teraz. Ostrzeżenie, coś tam ostrzega przed... Ale prawie o co chodziło tam? Nie mam pojęcia. Znowu nie udało mi się przeżyć. Muszę to jakoś bardziej ogarnąć, ale na razie spróbuję go po prostu przygotować na to, że dostanie w pierdzie. Ale zobaczcie, jak wodna broń... Kurde, jak wodna broń zabiera mu bardzo mało obrażeń, mimo że mam aż 7 poziomów przewagi. Wydaje mi się, że Drauzi ma bardzo dużą obronę przed atakami specjalnymi. Tak czuję. Dobra, moi drodzy, próbujemy. Jak widzicie, wystawiłem też Rika po to, żeby sparaliżować Drauziego. Ma mało HP, nie jakoś bardzo mało. No ale spróbujmy go złapać. Na początku zobaczmy, czy uda się to zrobić zwykłym pokebolem. Prawda? Może nie ma sensu używać lepszych pokeboli, ale jak rzeczywiście będzie ciężko go złapać, to użyjemy czegoś lepszego. A raz zobaczymy. Jest! Drauzi został złapany! Yeah! Dobra. Jest mocno spoko. Git! Mamy Drauziego, bardzo mi się to podoba. Psychola, który rzeczywiście mógłby być odporny na przykład na elektrykę, nie? Mógł być wystawiany, jeżeli będziemy walczyć z elektrycznymi. Na pewno, znaczy nie na pewno, ale wydaje mi się, że któryś z sal w tej grze jest zasrany po prostu elektryką, więc może być kiepsko. Jeśli wydaje ci się, że miałeś dobry sen, ale nie pamiętasz go wcale, jest szansa, że zjadł go Drauzi! Ty jadaczu snów, czy chcesz nazwać? Wiesz, że chcę nazwać. Uwaga, teraz nazywamy Drauziego. Będzie nazywał się Alfred, tak jak zaproponował kolega. Cycki są OP. Bardzo w ogóle ciekawa ksywka. Nieraz już... Znaczy... Inaczej. Ja już ciebie, kolego, śledzę. W sensie widzę, że często jesteś u mnie w sekcji komentarzach, więc poznaję twoją ksywkę, która coś też charakterystyczna. Więc... no. Poza tym zgadzam się z twoją ksywką jak najbardziej. Zdecydowanie overpowered. No, ale nieważne. Lecimy dalej. Oczywiście walki teraz z Drauzimi. Ostrzega mnie przed taranem. No właśnie. Nie wiem, dlaczego tutaj w przypadku tej walki mam jakieś ostrzeżenie przed taranem. Spróbujmy użyć tarana i zobaczmy, co to da. W takim wypadku. Dziki Drauzi używa konfuzji. Okej, po prostu. Confusion. Konfuzja, to nazwali. On w ogóle, Drauzi jest bardzo odpornym poksem. O Jezu, straszna twarz, a chciałem go ugryźć. Trochę nie trafiłem, ale no właśnie. Gość naprawdę jest dobry. Moim zdaniem Drauzi jest bardzo dobrym boksem. Więc na pewno jak będę prowadził jakąś ankietę, co złapać, znaczy jakiego... Czy Drauzi powinien być... Znaczy zaraz zobaczymy, bo ja pewnie jakąś ankietę tutaj wrzucę. Jeżeli nie złapiemy żadnego innego boksa, to pewnie ankieta będzie brzmiała: hej, czy chcecie, żeby Drauzi był Pokemonem wiodącym? Tak? Czwartym i prawdopodobnie ostatnim, bo nie ma sensu ich więcej tutaj robić. Lyra, dziadku! No proszę bardzo. Jest Lyra znowu i to jest jej dziadek. Dobra robota, dziadku. Pokemon, którego dla mnie wychowałeś, chyba zdrowszy być nie może. Ty też świetnie wyglądasz. Cześć, Staszek. No proszę, może się zapoznacie. To jest Staszek, trener Pokemonów. Według mnie staje się teraz lepszy w trenowaniu Pokemonów. No oczywiście, nie aż tak dobry jak ty, dziadku. Za mną, Staszek. Tu pewnie poznamy właśnie opcję breedingu, tak? Czyli będziemy mogli zostawić jakiegoś poksa, który nie mógł przez to się sam uczyć. Babciu, poznam mojego przyjaciela, to jest Staszek. Aha, czyli to twój chłopak. Rozumiem. Co, babciu, o czym ty mówisz? On tylko mieszka koło mnie. Babcia, ha, wiem, skoro tu go przyprowadziłaś, Lyra, musisz być pewna jego talentów. Prawda, Staszek? Odwiedź nas, kiedy zechcesz. Lepiej już pójdę, na razie. Myślałem, że będę z nią walczył. Jednak nie. Och, prawie zapomniałam. Proszę, to mój numer Pokejiru. Zarejestrował... Okej, dobra. Czyli mamy jej numer wreszcie. Możemy do niej sobie dzwonić. W każdym razie, dobra, spoko. Wiesz, że możesz rozmawiać ze swoim Pokemonem, który z tobą podróżuje? Robi wiele słodkich rzeczy na drogach i w miastach. I robię notatki za każdym razem, kiedy mój coś zrobi. Zadzwoń do mnie, opowiem ci parę fajnych historii. Babciu, tylko nic nie mów. Jesteśmy oboje trenerami, musimy wymieniać się numerami. To wszystko. Romans kwitnie. Dobra, co mi powiesz, Krok, teraz? Krok. Lamodel ma zawroty głowy. Okej. Może dlatego od tego uderzenia głową. W każdym razie zauważyliście może, że powiedziałem na niego Krok. Ponieważ zawsze jak grałem w Pokémon Gold, nazywałem swojego Totodile'a Krok. W ramach jakby takiego
tributu, czyli no, wspominki bardzo pozytywnej, jeśli chodzi o taką starą grę, która nazywała się Krok. Skakaliśmy tam takim zielonym dinozaurem. Bardzo stara gra, ale ja się na niej... To jest jedna z tych gier, na których się wychowywałem. Więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy kojarzą grę Krok. Jestem opiekunką, możemy wychować twoje Pokémony. Dobra, spróbujmy dać im coś. Może damy Togepi, ponieważ jest mocno słabe. Proszę bardzo, Boczek. Idziesz do przechowania. Z przyjemnością wróć po niego, gdy u nas zastosowne. Możemy trenować dwa Pokémony na raz. Czy chcesz wybrać drugiego? Nie. Wystarczy na razie jeden. Czyli pewnie im więcej levelów zdobędzie, tym więcej kasy będę musiał na niego wybulić na skubańca. Staszek włącza komputer. Czyli PC. Dobra, to weźmy sobie Drauziego. W takim wypadku. Dobra, Drauzi jest już w naszej ekipie. Na razie będę go trenował, bo oczywiście będę czekał do końca odcinka. Zobaczymy, co się będzie działo. Mam pomysł, dam ci nasze numery. Będziesz mógł w ten sposób zasięgać informacje Pokémona, które u nas zostawisz. Bardzo dobrze. No, normalnie tyle mam tutaj numerów, że szaleństwo. I opiekunkę też. Dobra, w razie czego będę mógł zadzwonić, spytać, jak tam sobie radzi. Z chęcią poużywam trochę tego Pokégira, który... W sumie Pokégira, powinienem powiedzieć, który dała nam wnuczka. Okej. Opiekunowie Pokémon, wychowamy twoje Pokémony. Dobra, a tak w ogóle to wydaje mi się, że widziałem tutaj tylko i wyłącznie Drauziego w tych trawach. To jest ciekawe. Myślałem, że ty jesteś trenerem, ale nie jesteś. Szukam tutaj podejrzanych typów. Szukasz podejrzanych typów, no to sorry, ale ja nie jestem podejrzany. Natomiast tutaj mamy walkę. Dobra, kolejny trener, wierzę w swoje umiejętności w wychowywaniu Pokémonów. Chcesz zobaczyć? Show me. Obozowicz Todd ma jednego poksa. Psyduck. No dobra, mówiłem, że moim ulubionym jest Drauzi, prawda? Psyducka lubię bardziej. Chociaż w sumie na dobrą sprawę nie pamiętam, kiedy ostatni raz bawiłem się Psyduckiem, jeśli chodzi o trenowanie gościa. Dobra, ja tutaj wiem, że mam jakby benefit z tego, że... Tu Psyduck nie jest klasycznie psychiczny, bo gdyby tak było, to ugryzienie spowodowałoby na niego super ekstra cios. Znaczy w sensie, że to byłoby super efektywny cios. W takim wypadku musi być Psyduck trochę chyba wodny, z tego co pamiętam. Może wodno-psychiczny jest? A może tylko jest tylko wodny na początku? A jak się zmienia w Goltaka, to się zmienia na psychicznego może, nie wiem. W każdym razie na model ma poziom 20. Tak, by the way. Na Psyducka powinien w ogóle wystawić wiadomo kogo. Jak on się nazywa? Ryjka, no właśnie, Ryjka. Dokładnie tak. Powinniśmy dotrenować jeszcze nasze Pokémony i spróbować następnej walce. Okej, dobra, czyli kolejny numer. Masakra, tych numerów zdobywam, jeszcze nikt do mnie nie dzwoni, żeby walczyć ponownie. Pewnie jeszcze nie za dużo czasu minęło. Azalea Town, okej. No dobra, zobaczmy, co piszczy w tych trawach, oprócz tego, że jest tutaj Pokéball. Chyba jesteśmy w kolejnym mieście, tak mi się coś wydaje. Ratata, tylko teraz na poziomie 11. A co jest w tym Pokébolu? 63 TM Embargo! To jest coś nowego. Sprawdźmy, co to robi w takim wypadku. Embargo? W ogóle what? Embargo nie pozwala wrogowi użyć trzymanego przedmiotu. Trener nie może też używać na nim przedmiotów. Aha, czyli wyłącza używanie przedmiotów na przeciwnika. Okej. Takie coś dziwne. Dobra, jeszcze tu połażę, pomoże. Jeśli się okaże, tu jednak jest coś innego niż tylko Drauzi i Rattata. Wow, no dobra, ja chciałem właśnie powiedzieć, że spotykam tu wyłącznie Rattata i Drauziego, a właśnie mi się udało znaleźć Abrę. No i z Abrą jest trochę inaczej. Bo z Abrą, żeby złapać Abrę, to rzeczywiście on ma tylko jeden atak. Nazywa się on teleport. On się po prostu teleportuje w cholerę i już go nie ma, prawda? Więc, żeby go złapać, trzeba od razu rzucać w niego Pokébolę. Więc chyba użyję po prostu takiego, nie wiem czy można nazwać to cheatem, ale lekkiego takiego cheatu, że po prostu zapiszę sobie grę i spróbuję go złapać, aż w końcu się uda go złapać, tak? Bo tak można to rzeczywiście robić. No więc cóż, trzeba wykorzystać ten motyw, więc spróbujmy go złapać przy zapisie. Zobaczmy, na razie leci pierwsza piłka. Czy uda się go złapać tak po prostu? Może trzeba użyć na przykład świetnej piłki. Chociaż? O kurde, no nie mogę, powiem wam szczerze. Za pierwszym razem złapałem go. Nawet nie musiałem, kurczę, już ładować gry. Niesamowite. Dobra, mam trochę szczęścia, więc luck mode on jak nic. Potrafi wyczuć zbliżające się ataki i teleportuje się do bezpieczeństwa, zanim cios zdąży trafić. Dobrze, a zatem mamy Abrę. Potem jest Kadabra, potem jest Alakazam, więc fajne nazwy. Chociaż pierwsza generacja. Oczywiście, że chcemy go jakoś nazwać. Tylko pytanie jak?
Nazwiemy go dziwnie, nazwiemy go Turkuduk, bo tak zaproponował kolega Kichoprychacz. Więc pozdrawiam serdecznie Kichoprychacza. Turkuduk, czy to coś oznacza, czy to jest nazwa własna, taka wymyślona przez ciebie? Nie mam pojęcia. Turkuduk mi nic nie mówi, ale brzmi ciekawie, więc czemu nie? Dobra, arba, na pewno arba. Abra, który został nazwany Turkuduk, trafił do pudełka. Dobrze, Staszek, siema, tutaj Wade, co tam? Podzielę się z tobą, czekam na droga 31, okej. Okay. Jakiś koleś znalazł jakieś jagody i się chętnie ze mną podzieli. Droga 31. Zobaczmy, gdzie to było. Droga 31. Mapka, w sumie to było w tym samym miejscu. Droga 34. To jest co? Droga 32, droga 31. O, widzicie, tutaj jest jakiś wykrzyknik. Więc prawdopodobnie ten wykrzyknik oznacza, że ktoś ode mnie coś chce, nie? Mrotna jaskinia, okej. Okay. Można to powiększyć pewnie, ale to powiększanie nic nie zmienia tak naprawdę. Dobra, no okej, okay, no to w takim wypadku wiemy, że tutaj czeka na nas goleś z jagodami. Super, naprawdę się cieszę. Golden Road City! No proszę, dojdziemy do kolejnego miasta w takim wypadku za chwilę. Dobra, idziemy z tej trawy. Fajnie, że zostałem jeszcze tak długo. A spróbujmy użyć tarana. Dobrze, że zostałem przy tym miejscu tak długo, bo dzięki temu złapałem Abrę. Czy będzie jakiś Pox? Nie będzie Poxa. Dobra, ale jesteśmy chyba w kolejnym mieście. Golden Road City. Wieża radiowa Golden Road City to znane miejsce. Ostatnio zaczęła się u nich kampania promocyjna. Rozdają karty do Pokegiru, dzięki którym można słuchać radia. Takie coś? Powiem szczerze, nie pamiętam. Dobra, teraz szybkie leczenie na początku. No dobra, no to czas na małą eksplorację teraz całego tutaj tego terenu, tego miasta. Golden Road City. Zobaczmy, co jest tutaj. To jest jakiś wieżowiec. Czy to jest jakiś... A może to jest wielki sklep? Dzień dobry, Staszek. Tak, mam dla ciebie paczkę od twojej mamy. Proszę bardzo. Odganiacz dostałem. Co to jest odganiacz? Przedmioty. Do zobaczenia ponownie. Odganiacz może oznaczać coś tak jak repel na przykład. Czyli Pokémony po prostu przestają się mnie imać. Przebudzacz, eter, odsucacz. Gdzie to jest? Jest. Odganiacz, przedmiot odganiający słabe dzikie Pokémony przez 100 kroków od momentu użycia. No właśnie, tak myślałem, że coś w tym stylu. Po prostu repel. Prawie jak rebel. Tu jest po prostu wielki sklep. Mają tutaj świetny wybór towarów, ale niektóre przedmioty można tylko wygrać w zakątku gier. Witamy w domu towarowym. Okej, czy to jest ten wielki sklep? Bardzo spoko. Mama naprawdę ma nosa do przecen, zawsze kupuje wszystko taniej. Serio? Dzisiaj też chcę coś kupić. Okej. Okay. Dobra, powiem wam szczerze, po prostu tutaj poganiam sobie chwilę, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego jest. Jak coś znajdę fajnego, to oczywiście wam to pokażę. No, na początku kupuję 5 pokeboli, zwykłych pokeboli, tak? Bo wiem, że muszę. Mogę też kupić Great Ball i Ultra Ball tutaj, ale chwilowo nie chcę, jakieś te listy, tak jakieś zabawki, to na razie dziękuję za pomoc. Jestem w fajnym miejscu, który sprzedaje dodatkowe ciosy. Nie mam tu niestety... Dziwne jest to, że nie mam tytułu, nazwy tego ruchu. Mam tylko numer oczywiście porządkowy. I zobaczcie, że tutaj są... tutaj jest jakieś takie zwyczajne, takie bardzo takie jakieś proste, tak? Takie niezbyt jakieś wywalone w kosmos. Tak jak tamte, tu mamy na przykład bariery, tak? Które hamują fizyczne i specjalne ataki. Ale tutaj mamy ataki, które są rzeczywiście jakieś przystosowane do konkretnego typu Pokémona. Na przykład tutaj, zobaczcie, mam potężny piorun, którego mógłbym nauczyć, prawda, mojego, no, Ryjka. Mamy także tutaj szalejącą zamieść, to coś dla lodowego. Mamy jakiś podmuch ognia. To dla ognistego oczywiście. To jakiś potężny promień, tak? Nie wiadomo, jakiego to jest typu. I tutaj jest co? Potężny atak, który może obniżyć obronę specjalną przeciwnika. Okej. Okay. Widzicie, dwuturowy też gromadzi światło i wystrzeliwuje jako skupiony promień w drugiej turze. Może być coś liściastego tutaj, tak? Wydaje mi się, że akurat Bulbasaur w trzeciej przemianie, czyli w Venusaurze, chyba potrafił coś takiego strzelać. Mi się wydaje, że on miał jakiś Solar Beam, coś takiego chyba. Nie możesz zmienić imienia Pokemona, którego otrzymasz przez wymianę. Jest to odbicie uczuć, jakie miał wobec niego pierwszy trener. Okej. Okay. Więc to był fajny sklep. Może kiedyś coś kupimy, coś kiedyś, może jakiejś przyszłości coś kiedyś kupimy, to kiedyś. Uj. A, wypowiedź była niezła. Niesamowita, ja wiem. O, zobaczcie. W niedzielę pewna pani przychodzi tutaj i ogląda Pokémony, rozdaje nawet TM-y. W niedzielę. Czy mogę w ogóle sprawdzić, jaki jest dzień tutaj? Wtorek. Okej, okay, zobaczcie. 12.04 wtorek, czyli... Może faktycznie któregoś dnia sobie tutaj przyjdziemy, poczekamy, tak? I jak przyjdziemy tu w niedzielę, to może z tym jakieś TM-y. Tylko trzeba pamiętać tutaj przyjść w niedzielę. Jak będziemy mieli już fly, czyli latanie,
to może się uda rzeczywiście. Zobaczcie, zbieram Pokemony. Masz może Drowsy? Chcesz go wymienić za mojego Machopa? Ooo, moglibyśmy mieć Machopa. Proszę bardzo. Nie. Machop niestety jest fajnym poksem, tylko że niestety nie da rady wymienić go łatwo, bo Machamp, jego trzecia wymiana, wymaga wymiany tutaj transferu, tak? Czy wy mi chyba kiedyś pisaliście, czy jest możliwość tutaj, mając emulator, dokonać wymiany jakiejś czy czegoś, żeby mój Machoke zrobił się Machampem, Graveler zrobił się Golemem? W ogóle jest to możliwe? Dajcie mi znać w komentarzach, bo powiem szczerze, nie pamiętam, a chyba o tym kiedyś mi mówiliście. Nagrody we wtorek to... Numer 1 to TM91, numer 2 to Repeat Ball, albo numer 3 Jagoda. To jest chyba jakiś game room. Specjalność domu towarowego Goldenrod, codzielna loteria. Za jedyne 300, możesz kupić los i wygrać świetne nagrody. Czy chciałbyś spróbować? Nie. Ojejku. Ale w sumie nie jest to głupie, ponieważ jak mogę zapisywać grę, to mogę naprawdę trochę tutaj przeczytować i spróbować dobyć tę pierwszą nagrodę. Słuchasz może radia? Jakie programy lubisz? Ja lubię Hasło Bueny. Kiedy go słucham, zawsze zapisuję wszystko, żeby nie zapomnieć hasła. Dlatego mój Pokegear jest pełen notatek. Okej. Okay. Tutaj mamy automaty z różnymi napojami. Wiem, że one przywracają też trochę... Właśnie, one przywracają też chyba trochę HP. Nawet są tańsze niż normalne rzeczy. Tak mi się wydaje. Tak, pamiętam, że nawet w tych najnowszych poksach też był automat z wodą. Tu są jakieś takie te... Okej, okay, czyli jesteśmy na samym szczycie w takim wypadku i tu możemy wygrać coś na loterii. Powiem wam szczerze, spróbuję. Powiem wam szczerze, że oni się tutaj całkiem ładnie zabezpieczyli chyba przed oszukiwaniem w sposób taki, że ładuję grę i próbuję raz jeszcze raz, ponieważ załadowałem grę już 5 razy, ładuję ją teraz 6 raz i zawsze tutaj dostaję repeat ball po raz drugi, bo już raz wygrałem. Proszę bardzo, znowu będzie numer 2. Widzicie? Jakoś się tutaj zabezpieczyli, może jakiś seed jest ustalony od razu, może tutaj od razu po wygraniu gry nagrody 2 losuje się kolejny numer i on tutaj jest zarandomizowany. Fajnie się zabezpieczyli przed tym. Okej, okay, repeat ball zdobyłem po raz drugi, ale nie chcę do repeat balla. Zdobyłem nagrodę numer 2 i nagrodę numer 3 tutaj. Po jednej, repeat ball i jagodę zdobyłem, więc spoko, cherry jagodę dokładnie rzecz biorąc. Repeat ball to prawdopodobnie jest piłka, która pozwala łapać pokemony, które już się raz próbowało złapać, nie? Działa wyjątkowo dobrze na gatunki Pokemonu złapanych... A, no właśnie, a, złapanych poprzednio, no właśnie. Trochę średnia piłka, bo po co mi łapać drugiego poksa, którego już mam? Chyba, że wiecie, chciałbym jeszcze raz Drowsy'ego złapać, nie? Dobra, to tyle, jeśli chodzi o eksplorację sklepu, ja stąd spadam. W podziemiach mamy magazyn, nie jest dostępny dla kupujących. No właśnie, ale ja chyba zjechałem do podziemi. Tak mi się coś wydaje. No właśnie, zobaczcie. Zjechałem do podziemi. Tu są drzwi zamknięte, widzę. Może w tych pudełkach coś znajdę, bo... Dojechałem do poziom... jeden poziom pod... tak zwany minus jeden, tak? Machoke, pomóż nam przesunąć kontener. Okej. Okay. Spoko, dzięki. Proszę bardzo, można poznajdować jakieś dziwne rzeczy. Ultra Ball, proszę bardzo. Mamy Ultra Balla, bardzo ładnie. Tam jakieś drzwi są zamknięte, jestem ciekaw, gdzie tu jest jakiś przycisk. Dzięki Machokom posprzątamy ten magazyn w parę chwil. Na podłodze leżą tylko jakieś śmieci, jeśli chcesz, to weź sobie je. Okej. Okay. Spoko. Poprzesuwają kontenery, bardzo ładnie. Ten też byś przesunął. Ej, Machoke. Przesuniesz, czy da się przejść tędy? Nie da się przejść tędy. Co za Machoke? No kurde, ej no. Tam też jest jakiś przedmiot. Eter, udało się drugi raz eter zdobyć. To może być przydatne, wiecie, już na te ostateczne pojedynki, tak? Z mistrzami. Może on musi być obrócony w kierunku tamtego. O, właśnie. Ha! Musiał być obrócony, żeby móc to rzeczywiście tu ogarnąć. Dobra, jest kolejny. Lek oparzeń, czyli coś na oparzenia, bardzo spoko. Ale pytanie brzmi, co otwiera tam te drzwi? Czy wy się orientujecie, co otwiera tam te drzwi? Z prawej strony? Może on tu coś powie? Nie. Śmieci tylko leżą, no okej. Okay. Ale może gdzieś tutaj jest jakiś... No czym, jak on się przekrzywił na przykład w prawo? Nie. No właśnie, gdzieś może być jakiś przycisk, który otwiera te drzwi, bo zobaczcie, on tutaj jest. Albo, no właśnie, zobaczcie, są schody od spodu. Czyli jakimś cudem może jeszcze da się dojść gdzieś głębiej. Może z jakiegoś innego budynku. Dobra, wyszedłem sobie z tego. O, to co to jest? Kącik gier. Zakątek gier w Goldenrod, bezpieczne miejsce zabaw. Okej, pamiętam, że było coś takiego. Kącik gier, mocno spoko. Fiu, to dopiero ogromne miasto, nie wiem, gdziekolwiek...
Co, gdzie cokolwiek się znajduje. Okej, a co to jest to za miejsce? Co to jest? Ostrożnie, zejdź z roweru w tunelu. Tunel? No proszę, to jakiś tunel był. Oj, zobaczcie, kogo my tu mamy. Czyżby to była... No właśnie. Jak ona się nazywa? Lyra? Lyra, cześć Staszek, w samą porę. Idź dalej tym tunelem, a znajdziesz przebieralnię. Tam Pokémony mogą zakładać na siebie akcesoria i robić zdjęcia. Właśnie, to jest pudło akcesoriów. Mówiłeś, że je chcesz? Wiedziałam, to prezent ode mnie. Pudło akcesoriów? Może coś zakładać na Pokémony? Serio? Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje tutaj. Trzymaj akcesoria w pudle akcesoriów. Dobra, dobra, muszę już iść. Na razie, pa pa. Dostałem pudło akcesoriów. No idea, co to jest za tałataństwo. Przepraszam, w tunelu jest parę sklepów. Ale są tam też trenerzy, boję się tam pójść. Okej. Nie pamiętam żadnego tunelu. Powiem szczerze, no za żadne skarby nie pamiętam żadnego tunelu. W Goldzie, a może był? Wywalili mnie z zakątka gier, przez cały czas wygrywałem, no to założyli, że oszukuję. No dobra, no to mamy jeszcze pod koniec odcinka, moi drodzy, kilka walk. Super Nerd Erik Grimer. Dobra, zobaczmy w takim wypadku. Okej, czyli co na niego mogło być dobre? Może tarana, starana pierdzielne? Może to coś zadziała? O, ładnie! Zachwiał się, bardzo ładnie, teraz można go opluć. Proszę bardzo. Grimer pokonany, la model 211 punktów, zaraz będzie 21 poziom. Jeszcze jeden Grimer, ale tym razem może rzeczywiście podtrenujmy trochę Ryjka, który trochę został z tyłu z tym swoim 18 poziomem. Cześć Grimer numer 2. Dostaniesz elektrowstrząsa. To go położy? Nie, nie położy go. Zwykły jakiś pound pewnie. Dobra, potraktowaliśmy gościa elektryką. Grimer przeciwnika mdlejesz, trochę sobie odwrócił od tego, zregenerowałem życia. 19 poziom doświadczenia, super ekstra, mega wypas! Proszę bardzo, super nerd Erik pokonany. 528, trochę wysyłamy mamie. Okej, luz. Chyba muszę zacząć grać uczciwie. No zdecydowanie, dobra. Kolejny trener. Moje Pokémony mają nową fryzurę, pokażę ci jakie są silne. Pokaż mi w takim wypadku, spoko. Pokemaniak Izak. Isak nawet. Lickitung! No proszę, Lickitung jest śmiesznym poksem. Z wielkim jęzorem. No właśnie, dlaczego nie zmieniłem jeszcze na głównego mojego... tego, jak on się tam nazywa. Ryjek nie jest głównym. O, przeciwnika zachwiał się. Okej, widzicie, czyli mam dwa ciosy, które powodują zachwianie. Śmiesznie. Lickitung jest chyba z tego, co pamiętam, Pokemonem normalnym. 325 punktów doświadczenia. O kurde. I 21 poziom. No to teraz naprawdę jesteś liderem, chłopcze. La model po prostu przykozaczył teraz. Lodowy kieł! Nie może więcej niż 4 ataki znać. Co? Lodowy kieł? Lodowy kieł? Atak lodowy? Powiem szczerze, nie pamiętałem, że on ma lodowy atak. To bardzo dobrze, mamy aż 4 typy ataku. Oczywiście, że straszna twarz. Użytkownik straszy wroga, tak. No zapominamy strasznej twarzy. Lodowy atak. No jestem ciekaw versus jacy przeciwnicy lód działa dobrze. Nie wiem, czy przypadkiem nie versus stal. Ale powiem szczerze, nie pamiętam. Lodowy kieł jest ciekawy. No zobaczymy, czy jest ciekawy. W sumie rzeczywiście zostawię go jeszcze raz przy sobie, bo jestem ciekawy. Zafundujesz im nową fryzurę. Jestem bardzo ciekawy. Jest jakiś koleś, który coś sprzedaje? Tam są trenerzy, dużo trenerów, ale jestem ciekawy, o co tu chodzi. Jestem ciekawy, jak działa też lodowy ten kieł. Prowadzę ten salon dla Pokemonów. Jestem starszym i lepszym z dwóch braci fryzjerów. Mogę upiększyć twoje Pokemony za jedyne 500 zł. Bardzo... 500 golda. Bardzo pomaga w tym szczotkowanie twoje Pokemony piękniejsze i bardziej przyjazne. Co? Dobra, niech będzie. Komu poprawić fryzurę? Wydaje mi się, że Ryjek jest taki, który wymaga trochę pielęgnacji, więc niech będzie Ryjek. Dobra, zaczynajmy. Okej. Proszę, skończyłem. Ryjek wygląda na zachwyconego. No dobra, świetnie. Tylko pytanie brzmi, co to tak naprawdę zmienia. Ryjek. Podsumowanie. Jesteś zadowolony, muszlowy dzwonek masz, trochę próżny. I co to zmieniło? Co to, moi drodzy, zmieniło? Czy takie statystyki mu podniosło? Jeśli macie wstęgi. To chyba coś związane z jakimiś konkursami. To też może być coś z konkursami. Ja nie mam pojęcia, co te wszystkie oznaczenia znaczą. Nie pamiętam do końca. Może to coś nowego w ogóle jest. Więc nie mam pojęcia, co to zmieniło. Jak się orientujecie, co zmienia dawanie fryzury jakiemuś poksowi, to dajcie znaka w komentarzach.
A ja tymczasem jeszcze jakieś dwie walki odbędę. Jakaś kamera? Jakaś kamera tu jest. Wow, to w ogóle są coś ludzie. Witaj w studiu fotografii pamiątkowej. Okej. Możesz się przebrać w mundur zespołu Rocket. Chciałbyś spróbować? Nie. Nie za bardzo. Nikt nie powinien naśladować zespołu Rocket. Twoje Pokémony są takie czarujące, przyciągają wzrok. Jeśli ubierzesz tu jednego z nich, spraw, aby wyglądał świetnie. A ja nawet powyższę jego zdjęcie w tamtym pomieszczeniu. Zrobisz to? Nie zrobię tego, bo jeszcze nie wiem, o co chodzi. Gdzie twoja żądza przygody? Poszła. Spać. Czy to też jest Pokémon? To też jest gość, który z tym można walczyć? Popatrz tutaj, możesz wziąć w losowaniu akcesoriów. Nigdy nie wiesz, co wylosujesz. Chciałbyś spróbować za... A spróbujmy, okej. Zaczynamy. Coś losujemy. Wygrałeś! Otrzymujesz opaskę! Opaska umiejscowa się w pudle akcesoriów. Zapraszamy ponownie. Co? I po co mi ta opaska? To ramka do przechowywania zdjęcia portretowego. A tu jest jakiś inny kolor zdjęcia. Powiem szczerze, nie mam pojęcia. Może to jak będę robił zdjęcia, to zdjęcie się tu pojawi. Ale o co chodzi z tą opaską i o co w ogóle chodzi z tym, z tymi akcesoriami? Gdzie te pudełka akcesoriów? W ogóle co tu jest? Użyj. Akcesoria 11, tła 3. Okej. Wymyślę pudło do zorganizowania kolorowych akcesoriów. Tła 3, akcesoria 11. Ale nie mam pojęcia, o co chodzi. No i opaskę dostałem. I co mogę z tą opaską zrobić? Też możecie mi dać znać w komentarzach, bo widać tutaj dużo rzeczy jest takich, które ja w ogóle nie ogarniam i w sumie pierwszy raz na dobrą sprawę widzę, bądź po prostu nie pamiętam, że były. A ja tymczasem jeszcze odbędę dwie walki i te dwie walki będą ostatnie w tym odcinku, żeby nie przedłużać, nie przeginać za bardzo. Cztery boksy, aż dobra. Magnemite! Spodziewałem się właśnie takich Pokemonów u niego. Zobaczmy, jak działa na elektrykę lód. Lodowy kieł. Zobaczmy. Oj, chyba źle działa. Ten atak nie jest zbyt efektywny, czyli elektryczne są odporne. Metalowy dźwięk. O, specjalna obrona mocno spada, więc... może to być screech po angielsku, więc wydaje mi się, że rzeczywiście lodowy... Albo... Bo on jest stalowy również, nie? Tak mi się wydaje, że Magnemite jest stalowy, więc jest odporny może na lód przez to, a nie, że jest słaby na lód. Nie wiem. Voltorb! No właśnie, koleś ma niestety poksy, jak widzicie, elektryczne, a nic na to nie poradzę. Ryjek ma mało expów, więc muszę Voltorba, muszę trochę w taki sposób pograć. Zobaczymy, jak w ogóle działa elektryka na Voltorba. Krytyczny cios, świetnie. Sparaliżowałeś się, co za sztuczny pokeball. No właśnie, ten atak nie jest zbyt efektywny. A jeszcze tu leczymy się trochę. Dobra, no to trzeba go trochę popchnąć kilka razy i wyleczyć się w ten sposób. Jeszcze grom dźwiękowy. Co to jest? Wow, aha! Grom dźwiękowy, pamiętam, to jest atak, który chyba nazywa się po angielsku Sonic Boom i zawsze, bez względu na to, jakiego Pokemona atakuje, odejmuje 20 HP. Zawsze. Więc to jest całkiem śmieszny atak. Atak z Fixed Damage Points, czyli z ustaloną kwotą, z ustaloną liczbą... Chcę zmienić, tak. Z ustaloną liczbą punktów obrażeń. No nie mogę Ryjkiem niestety. Grego to przecież jak dostanie z elektryki, to pójdzie się chromojeć. Kurczę, no powiem szczerze, chyba rzeczywiście został mi tylko Lamodyl. Magnemite dobrze, że poziomu 7. Naprawdę muszę mieć coś, muszę mieć jakiegoś poksa, który jest dobry na elektryczne, na przykład walczący jest dobry na elektryczne, nie? Z tego co pamiętam. Więc może takiego trzeba by gdzieś zdobyć. Zobaczymy. Magnemite jeszcze raz. No jest, no dobra, no w takim wypadku walczymy dalej, niech będzie. Magnemite, wodna broń po raz kolejny. Na pewno być efektywne. Po prostu zadaje obrażenia takie neutralne, prawda, więc... No cóż, Lamodyl będzie bardzo przekokszony, będzie, prawda, liderem. Zdecydowanie... Zdecydowanym może liderem, o tak. Au, au, au. Au, au, au. I po krzyku. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze jeden koleś. Ostatni koleś. Na dziś. A w ogóle jest drugie wyjście, chyba drugie wyjście z tunelu w takim wypadku. Pokemaniak Donald ma Slowpoke'a. Znowu nie zmieniłem głównego, ale ja nie wiem, ciągle zapominam o tym. Więc zróbmy tak. Pokemony, Ryjek, będzie pół na pół. Stracę trochę jeden ruch. Ale przynajmniej ekspy pójdą tam, gdzie powinny pójść. Ziewanie. Co robi ziewanie? Slowpoke przeciwnika zmęczył Ryjek.
Slowpoke przeciwnika zmęczył ryjek. W ogóle jak to brzmi? A masz elektrowstrząs, przestań na mnie ziewać, bo to zaraźliwe jest. Tyleniu opatentowany. Super efektywny! No tak, bo on chyba jest po części też wodny. Dobra, oczywiście, że używasz dzwoneczka. Po 115 dostaliśmy, mocno, spoko. Aha! Okej, okay. To po prostu powoduje, że po pewnym czasie on zasypia. Nie, nie będę zmieniał. Zobaczymy, co się stanie, jak będę spał. Jak odeśpię jego ataki. Twardo śpię. Wodna broń. Okej, okay. Ale widzicie, jest mało skuteczna. Obudziłem się, od razu dostał z elektryki, więc widzicie, jakby kompletnie nie przejąłem się tym, że poszedł spać, Slowpoke padł. Mamy teraz sporo punktów doświadczenia, 232, to jeszcze nie jest kolejny poziom. Pokemaniak Donald został pokonany. Zaraz się zdenerwuję, naprawdę uważaj, bo ci żyłka pierdząca pęknie, chłopcze. Dobra, moi drodzy, a zatem wyjdziemy sobie z tego tunelu teraz tu. Zobaczymy, gdzie się znajdziemy. Po drugiej stronie najwyraźniej. Strasznie tam jest, lepiej uważaj na siebie. Okej, uważam na siebie bardzo. Wyszedłem z drugiej strony, proszę bardzo. Goldenrod City. Tutaj mamy jakąś wieżę radiową, tutaj jeszcze dużo do eksploracji, jak widzicie. Ocenianiem imion. Potrafię nawet zmieniać. Tu możemy zmienić imię swojego Pokemona, gdybyśmy chcieli, ale nie chcemy zmieniać. Dobra. Moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten kolejny odcinek specjalny z Pokemon Złote Serce. Tu prawdopodobnie jest jakaś sala. Liderka sali Whitney przemknęła obok, krzycząc: muszę zdobyć tę kartę radiową. Czyli pewnie tam ją znajdziemy. Więc, jeśli wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam bardzo za kolejny odcinek z Poksów. Widzimy się, kiedy na liczniku wbije 31 tysięcy. Ja przy okazji zamienię właśnie O, żeby pamiętać, że ryjek teraz powinien być ćwiczony. A ja przed wami jeszcze prezentuję oczywiście ankietę. Ankietę w prawym górnym rogu, możecie ją kliknąć na karcie, prawda, którą YouTube sobie tutaj zamieszcza. I tam jest ankieta, którego Pokemona byście chcieli, aby stał się wiodącym z tych, które posiadam. Tak, tak, tak to będzie wyglądać, możecie zdecydować, albo wybierając jednego z listy, które tam wypisałem, albo po prostu twierdząc, że jeszcze poczekamy, że jeszcze nie przyszła chwila na ćwiczenie czwartego wiodącego, więc wszystko zależy od was. Dziękuję wam bardzo, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie z Pokémon Złote Serce już niebawem za niecałe 500 subskrypcji. Trzymajcie się, cześć!